Siemanko, z tej strony Avengar, a to już 30 odcinek naszego Let's Play Dark Souls, Prepared to Play Edition. Ostatni odcinek długo się przeciągnął na Artoriasie, jednak no myślę, że od tego momentu nie powinniśmy już mieć większych problemów. Natomiast, o, już jest tutaj ta postać. Po pokonaniu Artoriasa pojawia się tutaj pewna postać i możemy z nią pogadać. You. Is that not the soul of the man who fell on this spot? He was a dear friend. I wish to pay proper respect with that soul. Would you be willing to part with it? No i oczywiście możemy oddać duszę Artoriasa albo nie. My nie będziemy jej wykorzystywać, więc oddamy ją tutaj. Thank you. You are very kind. Please take this. I no longer need it. I otrzymujemy ciemnosrebrną smugę i złotą smugę, a więc bronię tej postaci. May the Lord guide thee. Czy ma coś jeszcze nam do powiedzenia? May the Lord guide. Nie bardzo. May the To jest grób, oczywiście, Artoriasa. Czyli człowieka, który tutaj poległ. Natomiast bronie ciemnosrebrna i złota smuga. Gdzie one są? O, tu mamy złotą smugę. Jak widzicie, jest świetną bronią, jeżeli chodzi o zwinność. Ma bleed, jest naprawdę szybka. Nie mogę wam niestety tego pokazać, ponieważ mam za mało zwinności. Natomiast uwierzcie mi, że jest świetna. Zakrzywiony miecz używany przez Kairan, ostrze Lorda, jedną z czterech rycerzy Lorda Gwyna. Kairan wymachuje swym mieczem w hipnotycznym tańcu, przecinając mrok złowieszczymi złotymi smugami. No więc wiemy, że ma na imię Kairan. Nie wiem, czy tak to się czyta. Ciaran, chyba Kairan, może. Kiaran może. A, mało ważne. Natomiast mamy jeszcze drugą jej broń. Ciemnosrebrną smugę. I zobaczcie, że ona ma wyższy przelicznik jeszcze rozwinności, bo nie AAS, ale nie posiada bleeda. Natomiast jest na pewno bronią wartą uwagi. Ciemnosrebrny sztylet używany przez, nie wiem, Kiaran, ostrze Lorda, jedną z czterech rycerzy Gwyna. Najpierw ofiara zostaje rozproszona oślepiającymi błyskami złotej smugi, a potem przebita zatrutym ostrzem tego sztyletu. Nie wiem, czy ta broń zatruwa. Wydaje mi się, że nie, ponieważ nie ma tutaj takiego wskazania, aczkolwiek może. Nie wiem, naprawdę nie używałem nigdy tych broni. Wiem, że są dość krótkie, jeżeli chodzi o zasięg. I wiem, że są szybkie bardzo. Naprawdę są szybkie i jeżeli używamy złotej smugi, to ona zostawia faktycznie tak naprawdę złoty ślad za sobą. Natomiast jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o tej postaci, to proponuję po prostu ją zabić i zobaczyć, co wam z niej wypadnie. Bo wypadnie cały jej set wtedy. Teraz, zanim wam powiem tak naprawdę, co to są za potwory, to chciałem wam powiedzieć, że... albo inaczej może. W miejscu, w którym jesteśmy, więc w Olis, czy tam Osil, whatever, idealnie widać, co się dzieje, kiedy mrok zaczyna działać na człowieka. Nie tylko na nieumarłego, tam też również na człowieka. To byli mieszkańcy tutaj. I zobaczcie, co się im stało od tego mroku, który tutaj się rozprzestrzenił. Tu jest winda, która też nie działa oczywiście teraz. Możemy ją aktywować troszkę później. Natomiast to jest właśnie wpływ mroku. Tej ciemności, która zapanuje, jeżeli nie rozpalimy ogniska. Jeżeli nie uda nam się podtrzymać ognia, czyli tak naprawdę wykonać naszej misji. Zapomniałem, że tu jest ten mag w ogóle. Generalnie bardzo nie lubię tych magów. Fuck, nie trafiłem. Jeszcze raz, o. Z oddzielnego wojownika, tutaj oczywiście troszeczkę powiedzmy, że są te mobki sprytniejsze, ponieważ kryją się za rogami i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek to nie jest ciągle to, czego można oczekiwać od tej gry. Jedyne co, to dużo jest tutaj bardzo zaułków takich. Właśnie ukrytych.
które ja każdemu polecam zwiedzić. Ponieważ są tu całkiem fajne rzeczy. Przede wszystkim w AOCie można znaleźć heksy, a więc mroczną magię. Heksy są naprawdę, naprawdę świetne, jeżeli ktoś walczy, znaczy używa zaklęć, to... Znaczy to nie są heksy, w dwójce to się nazywa heksy, natomiast tutaj to jest po prostu dark magic. A, tam jest ten jaszczur na tym dachu, ale ja tam nigdy nie wskakiwałem. Natomiast zobaczcie, tutaj jest taka podpowiedź, niech stanie się światłość. Nie wiem, czy ktoś na to wpadnie, czy nie, tak sam z siebie. Natomiast chcę wam pokazać, że używając w tym miejscu latarni czaszki, bądź światła, otwiera się nam tutaj przejście. Jest tu bardzo, bardzo fajny przedmiot. Srebrny naszyjnik. O, widzę, że mobek nas sfalołował. Tylko ty, czy jeszcze ktoś tu idzie? Tylko ty, dobra. To przeczytam wam, co ten naszyjnik robi. Srebrny naszyjnik odbija mrok. No, srebrny naszyjnik z wygrawerowanym herbem Artoriasa, jeden ze starożytnych skarbów Anor Londo, podarowany Artoriasowi za zmierzenie się z otchłanią. Skutecznie odbija mrok otchłani, zwłaszcza w jego magicznej formie. W praktyce działa to tak, że kiedy go użyjemy, to wszystkie zaklęcia od nas są odbijane w chwili tego wybuchu i jeszcze chwilkę potem. Nie wiem, czy dam radę wam to pokazać. Myślę, że się postaram. Ponieważ mroczna magia bije naprawdę kolosalne obrażenia. Widzicie? Mamy taką tarczę ochronną, która przez chwilę działa. I która nie pozwala nas zranić. To jest naprawdę, naprawdę tutaj w Olis jest to po prostu świetne. Zwłaszcza, że tych magów jest całkiem sporawo. Ale jak widzicie, jak nie zdążymy, no to bieda, bieda nam. Ała. No, no, właśnie. O tym mówiłem. Zaklęcia są naprawdę mocne i problematyczne. Inna sprawa, że nie jestem też zwyczajny do używania tego naszyjnika. Ale no cóż, to już będziemy musieli jakoś przeboleć. Jeszcze a propos tego mobka tutaj, jedną ciekawostką jest, że jeżeli staniecie w tym miejscu, to on do was uprzybiegnie na górę. Więc to taka tego ciekawostka. Bo jak gra się dużo PvP, to widać takie rzeczy, że jeżeli robi się dużo uników, a nie czyści się mobów, to spotykają was później takie dziwne niespodzianki. Jak na przykład mobek w plecy. Generalnie, jeżeli ktoś chce, to z tych mobów można wylutować ich głowę, jeżeli ma się wystarczające odkrywanie. Może nam akurat wypadnie, to wam ją pokażę, natomiast no to jest jako hełm. I z magów jest osobna, z tego co pamiętam. A, tu za ścianą jest już czarodziej. Ścinka mała. Myślę, że nie wpłynie nam za bardzo na grę, ale kto to tam wie. O, widzicie? Już dłuższą chwilę po wybuchu to nie zadziałało. Widziałem na plecy? Duży zielony ogonek. Nie wyjdzie, patrzcie. Będzie stał za tą ścianą i czekał na nas, cwaniaczek. Dobra. Napijemy się Estusa i wrócimy tutaj, ponieważ tam nie pozyskaliśmy wszystkiego. Pyk, pyk, pyk. Nie wiem, czy tu nawet, czy można tu zeskoczyć tak mu na głowę. Ja nigdy tego nie próbowałem. Jak chcecie, to możecie spróbować. W sumie nie mam żadnych człowieczeństw, ale nie chcę mi się tu po prostu od nowa biegnąć w razie, gdybym się zabił. Pewnie można. Myślę, że to nie jest jakieś mega problematyczne. Chociaż kto to tam wie. Wow. Wow! The fuck? Tego się nie spodziewałem. Ani trochę. Tutaj się wychodzi stąd. Słyszę tego dreptającego dziada, ale... Na chwilę...
Nie. Widzicie, nawet jak się rolnie kawałek przed zaklęciem, to ciężko. Ale dobra. Daliśmy sobie radę. Tu są dwie puste skrzynki. Nie wiem. Tak to wygląda. I tutaj mamy mroczną sferę. Wydaje mi się, że to jest tak jakby miejsce na pozostałe dwa zaklęcia, które gdzieś zostały zabrane, przeniesione. Nie wiem. Cokolwiek. Mroczna sfera. Magia otchłani odkryta przez oalesyjskiego czarownika stąpającego nad przepaścią szaleństwa. Wystrzeliwuje wielką mroczną kulę. W przeciwieństwie do zwykłych czarów duszy, magia otchłani ma ogromny ciężar i zadaje obrażenia fizyczne. Możliwe, że ze względu na swe człowieczeństwo, ludzkie dusze tworzą magię o realniejszych kształtach. A w praktyce wygląda to tak, że pomimo, że jest to magia, to tak jak było napisane, zadaje ona fizyczne obrażenia. Swoją drogą, zobaczcie, jakie splugawienie. To jest raz. Dwa, że ta magia jest naprawdę... Ona chyba zajmuje więcej do strojenia. What the fuck? Co ty tu robisz? A, wyryte, przepraszam, okej. Okay. Nie pamiętam. Coś było z tą magią. Ona się chyba dłużej kastowała przede wszystkim. Nie wiem, naprawdę. Wiem, że no, zadaje kolosalne obrażenia, jeżeli o to chodzi. Teraz weź, panie, poszukaj krawędzi, którą się wychodzi. A, wyżej jeszcze. No przecież. I tutaj. Natomiast jeszcze znaleźliśmy wyryte, przepraszam. I jest to rzeźba. Napis wyryty w wielkim drzewie brzmi przepraszam. A, głowa wyryta z wielkich drzew przez uwięzionego Gołga. Zawarł on emocje w każdej ukończonej rzeźbie, co pomogło mu osiągnąć osobiste oświecenie. A, gdy ktoś dotknie głowy, zaczyna ona mówić, przekazując zawieszoną jej emocję. Ta głowa mówi przepraszam. Przyjrzyj się jeszcze raz. Czyż nie wyraża skruchy? Ja tam nic nie widzę. Ale to tylko moje zdanie. Nie wiem w zasadzie, czy one nawet się różnią. Pewnie się różnią, ale... No, w każdym razie... tych rzeźb jest kilka. Niektóre można znaleźć, inne można kupić od Gołga. Natomiast jest on chwilowo uwięziony i nie... Nie mam jak wam pokazać, gdzie on jest, ponieważ nie mamy klucza. Tu już byliśmy, więc wrócimy sobie z powrotem. Pomyliłem drogę. Jo. Jestem mistrzem. Serio. Jest po prostu szok. To tu powinienem rolnąć. O, dobra. Generalnie zwiedzanie tego miejsca troszkę nam zajmie. Tak mi się wydaje. Ale postaramy się chociaż aktywować tą windę tam na dół. I myślę, że stamtąd będziemy startować z kolejnym odcinkiem. Jeszcze jedna ciekawostka, a propos tych mobów, lepiej atakować z wyprzedzeniem, ponieważ one w momencie, kiedy nas dobiegają, to już wykonują atak. Siema. A, właśnie, zapomniałem dodać, że... O, wyryte bardzo dobrze. Nie, różnią się te obrazki. Zapomniałem dodać, że mimiki z dodatku nie są liczone do symbolu skąpstwa. Więc jeżeli macie symbol skąpstwa, to wcale nie oznacza, że zabiliście absolutnie wszystkich mimików. Beast. Ciekawe, że nie rzucał żadnego zaklęcia w międzyczasie. Naprawdę. Normalnie to by nas zaspamował chyba. Oj, zobaczcie, że tutaj te oczy im się trochę świecą tak jakby. I nie wiem, czy to nie jest przypadkiem tak, że jeżeli te oczy im się tak świecą, to one biją troszkę mocniej. Wydaje mi się to dość prawdopodobne. Aczkolwiek nie mam żadnego przełożenia tego na praktykę, więc to są tylko założenia moje.
ale widzę, że mój Lightning Spirit tak guzik bije. Tutaj mamy kolejne śmieci. Wow. Znowu lag. Serio? Co to miało być za oszukaństwo? Oszukisty. A, no i generalnie tutaj jest bardzo śmieszne miejsce, ponieważ jest tu bardzo sporo magów. To jest raz, a dwa, że te moby są OP. Autentycznie one są OP. Biją horrendalny damage. No zresztą sami zobaczcie, lol. Czy wypadła na jego głowa? Czy znowu odłamek? Duży odłamek, o Jezu. Tamte w ogóle nie zareagowały. Dlaczego? Ale mi się fuksło, o matko. O, nie ma przejścia, spoko. Leci kolejny! Przyjdziesz tu? Przyjdziesz. Chodź. O, widzicie? Takie zwykłe poruszanie się nie wpływa w ogóle na unikanie tych zaklęć. Trzeba naprawdę wykonywać konkretne uniki, bo inaczej to źle się to dla was skończy. Tutaj mamy duszę bohatera. Kolejną przepaść. Do jakiejś wody czy innego badziewu. To wyglądało bardziej jak smoła. No, tak, 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 tak. Ha, 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 ha. Nienawidzę tych magów. Cholera. Umrzyj chociaż. O, widzicie? Wyskrót z łapami, kurde. Boże, podniósł tą łapę, aż się przestraszyłem. Dobra, człowieczeństwo, wow, 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 szok. Mroczna mgła, jak chwila. Co go strąciło? Generalnie to ciało jest zawieszone tam na sznurku na górze. Nie wiem dlaczego leżało teraz tutaj po prostu na dole, ale zostało przez coś strącone. W każdym razie normalnie trzeba wejść tam na górę i je strącić. Pójdziemy sobie tutaj teraz. Na górę właśnie. Tylko... Cholera, jak to tu było? Nie pamiętam nigdy, bo tu byłem bardzo mało razy. Może z dwa łącznie. Ja naprawdę nienawidzę tego miejsca. Jest tak paskudne. Zresztą sami widzicie, lol. Tam sobie ktoś tańcuje przy ogniu. Niech sobie tańcuje dalej. A... Tu mamy jakiś zeskok. A, to chyba ten, na którym my tam... Na którym ten mobek tam do nas zeskoczył. Więc myślę, że... Rolniemy sobie... O Jezu, tutaj. On przeżył. Dobra, już nieważne. Serio? Kolejny mimik? Dobra, mamy cię. Co tu mamy? Klucz herbowy. O! To jest klucz, który pomaga nam uwolnić... Gołga. Znaczy uwolnić. W zasadzie on się stamtąd nie rusza. Ale no... Możemy my się do niego dostać. O, w ten sposób. To jest takie pseudo uwolnić. Tutaj generalnie, zobaczcie, spadł na te schody, którymi przyszliśmy. Natomiast... Coś mi tu nie gra. Tu jest zejście na dach. A! Widzicie, gdybyście chcieli to ciało ściąć sami, to tu jest zejście. Ale wydaje mi się, że tutaj na górze ten mag stoi, który był tam na dole i on po prostu spadł i zszedł tam do nas. I no przy okazji gdzieś tam może strzelił do nas jakąś kulką i strącił to ciało. Być może. To jest chyba jedyne prawdopodobne rozwiązanie tego, że to ciało tam do nas wróciło. Natomiast tutaj opłaca się przejść dachem, ponieważ tu jest dusza. Jakaś. Bliźniacze człowieczeństwo. Właśnie. Całkiem fajna sprawa.
I stąd chyba nie da się inaczej zejść, aniżeli zeskakując tutaj lekko. Hop. No i już do przodu. Okej. Okay. No to mamy cały budynek za sobą. No i tutaj w ogóle zobaczcie, że biegamy po boku budynku. On jest zwalony. Gdzie tu mamy okna i tak dalej. Ale nie będziemy się pchać tam dalej, ponieważ ich tylko więcej, więc wrócimy się i aktywujemy sobie windę na górę. No i tutaj widzicie, też jest wyrwa taka wielka. Jezu, nie. Jak się przestraszyłem. Okej. Okay. To w tym odcinku to będzie chyba tyle. Także dzięki wam za oglądanie, dawajcie komentarze, co chcecie zobaczyć. Prosiłbym też o napomnienie coś o tym Hearthstone'ie, ponieważ nikt mi nie dał tak naprawdę znać w ogóle, co o tym myślicie. A póki co dziękuję wam za uwagę, ja jestem Avenger, na razie i cześć!